flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwień. Czerwień to miłość, biel serce czyste, piękne są nasze barwy ojczyste. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby uczcić Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to święto państwowe, ustanowione przez Sejm w 2004 roku. Obchodzimy je w całym kraju 2 maja. Flaga obok godła jest naszym najwyższym symbolem narodowym, symbolem wolnego i niepodległego państwa. Reprezentuje imię Polski poza jej granicami. Łączy Polaków w kraju i za granicą. Jest widocznym i wymownym znakiem naszych najcenniejszych wartości. Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni dziejów. W pradawnych wierzeniach Słowian biel oznaczała wodę, czystość i cnoty moralne, czerwień, ogień, odwagę i waleczność. Dlatego te barwy dominowały w kolorystyce słowiańskich strojów, uzbrojenia, dekoracji wnętrz. Biel i czerwień jako barwy narodowe pojawiły się po raz pierwszy 3 maja 1792 roku podczas uroczystych obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji. Wówczas wszystkie warszawskie damy ubrały białe suknie, które przepasały czerwonymi szarfami. Polskie barwy narodowe oficjalnie ustalił Sejm Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 roku. Polacy nosili biało-czerwone kokardy podczas wszystkich powstań niepodległościowych w XIX wieku. Nosili je z poczuciem dumy i nadziei. W okresie zaborów noszenie polskich barw narodowych było całkowicie zabronione. Jednak Polacy, mimo prześladowań, otaczali je szacunkiem i byli im wierni. Żołnierze, walczący w różnych zakątkach świata, rodacy, wyruszający na tułaczkę za pracą i chlebem, zabierali swoje sztandary bojowe i biało-czerwone kokardy, aby nie zapomnieć o ojczyźnie. Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku ulice wszystkich miast rozkwitły narodowymi barwami. 1 sierpnia 1919 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o godłach i barwach narodowych. Znajdujemy w niej zapis. Za barwy Rzeczpospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony w podłużnych pasmach równoległych, z których górny biały, dolny zaś czerwony. Dziś polska biało-czerwona flaga powiewa wszędzie tam, gdzie byli i są Polacy. Na szczycie góry Kościuszki w australijskich Alpach, na najwyższych szczytach na Spitsbergenie i Antarktydzie, nad budynkami polskich ambasad i konsulatów, przed siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku i siedzibą Unii Europejskiej w Brukseli, pojawia się wraz z polskimi statkami i samolotami, z biało-czerwoną szachownicą na kadłubie w setkach portów świata. Z niezwykłym wzruszeniem i dumą przeżywamy chwilę, gdy podczas olimpiad sportowych na najwyższy marsz na stadionie wciągają polską flagę i rozlegają się dźwięki Mazurka Dąbrowskiego. A teraz prosimy wszystkich o powstanie i odśpiewanie hymnu. Do hymnu. Czy wie Pani, co oznaczają kolory na naszej polskiej fladze?
Oczywiście, biel to dumny i wolny orzeł, czerwień zaś przypomina o krwi przelanej przez synów naszej ojczyzny. Uroczyście stała się symbolem narodowym prawie 100 lat temu, w 1919 roku. Pięknie i poetycko pani to ujęła. Dziękujemy za pouczającą rozmowę. Dzień dobry, to Julia i Tania z Rady Piekary. Prosimy o chwilę rozmowy. Znacie nasze piekarskie symbole? Pewnie. A potraficie je opisać? Herbem naszego miasta jest dwóch czarno ubranych mężczyzn w złotych butach, przepasanych złotymi szarfami. Między nimi umieszczono złote sanktuarium maryjne, a wszystko to na błękitnym tle. Flaga piekarów potraficie ją opisać? Chodzi o kolory. Jest to kolor żółty i niebieski. Górny i dolny pasek poziomie jest niebieski, a środkowy żółty. Dziękujemy za wypowiedź. Kolory żółty i błękitny są oficjalnymi barwami naszego miasta. Pierwszy wizerunek kraju pochodzi z 1810 roku i przedstawia dwóch mężczyzn ubranych na czarno. Obecny wygląd herbu miasta został zaakceptowany przez Radę Miasta w 2005 roku. Pomiędzy dwoma mężczyznami umieszczono symbol Bazyliki Najświętszej Marii Panny. Bez wątpienia najbardziej rozpoznawalny symbol miasta. Flaga Piekar Śląskich została zaakceptowana przez Radę Miasta Piekary Śląskie w 2005 roku. Na stałe wywieszona została w centrum miasta na ulicy Bytomskiej przed gmachem Urzędu Miasta. Wszystkim piekarzom, którzy odpowiadali na nasze pytania, dziękujemy. Z radością odnotowaliśmy, że nasi mieszkańcy egzamin symboli narodowych i regionalnych zdali na piątkę. Po szkole nasze trójki klasowe teraz przejdą w barwach piekar symbolami piekar. A ja wam bardzo dziękuję. Pozwolicie, że jako pierwsza z gościem opuszczę to miejsce, a dopiero potem wy. Dobrze? Bo tak wymaga. Piekarska matka w opiece swej ma, wierzę mocno jak ty, spełnią się nasze sny, bo piekary są śląskie jak my. Trzeba wciąż naprzód iść po nadzieję dla ciebie i mnie. Niech w naszych sercach wciąż miłość nam gra. Piekarska matka w opiece swej ma. Wierzę mocno jak ty, spełnią się nasze sny, bo piekarska.